północno-wschodnia część kraju, województwo podlaskie, gmina Michałowo. To tu zielone płuca Polski oddychają najświeższym powietrzem. Gmina położona jest między Puszczą Knyszyńską a Białowieskim Parkiem Narodowym. Ludzie żyją tu w sąsiedztwie żubrów, łosi, rysi czy bobrów. Można je obserwować i podziwiać o każdej porze roku. Wystarczy trochę cierpliwości. Jest i oferta dla bardziej niecierpliwych miłośników przyrody. Ferma Jeleni i Danieli. Dzikie zwierzęta dosłownie na wyciągnięcie ręki. Kto chce zobaczyć orła, z całą pewnością spotka go właśnie tu. Te piękne i niezwykle rzadkie ptaki od lat gniazdują w tutejszych lasach. Miłośnicy ptaków swój raj odnajdą nad zalewem Siemianówka, który jest jednym z najważniejszych żerowisk i lęgowisk ptaków wodno-błotnych w Polsce. Ten obszar to nie tylko ornitologiczny raj, to również raj dla wędkarzy. To wcale nie największe okazy, jakie można wyciągnąć z tego zbiornika. Najlepiej biorą o świcie, ale nawet jeśli połów się nie uda, trudno nie docenić uroku takiej wyprawy. Spokój, cisza, odpoczynek – tego we współczesnym świecie szukają wszyscy. W gminie Michałowo są miejsca, gdzie czas zdaje się płynąć wolniej. Wystarczy zatrzymać się w jednej z wielu kwater agroturystycznych i poddać się atmosferze miejsca. Swojskie, zdrowe jedzenie i swojskie klimaty. Czego można chcieć więcej? Wyprawa na grzyby. W tej gminie jesienią to punkt obowiązkowy i bardzo przyjemny. Chętnych nie brakuje. Michałowo od lat słynie z organizowania Święta Grzyba. Tysiące gości przyjeżdżają tu po to, żeby zdobyć tytuł grzybowego władcy. Zwycięża ten, który zbierze ich najwięcej. Ale świętują nawet ci, którzy grzybów nie zbierali. Nad zalewem w centrum miasta jest scena, na której oprócz gwiazd wielkiego formatu grają lokalne zespoły i muzycy. Mówi się, że to najbardziej muzykalna gmina w Polsce. Jeśli ktokolwiek szuka gitarzystów czy perkusistów, proszę bardzo. To wiosna, czy też lato, jesień, czy zima, o każdej porze roku każdy turysta, który tu zawita, będzie zachwycony, bo każdy znajdzie tu coś dla siebie. To miejsce inspiruje. Producenci amerykańskiej superprodukcji pod tytułem Opowieści z Narni właśnie tu, nad Siemianówką, kręcili zimowe sceny przygód dzieci ściganych przez białą czarownicę. Na co dzień, kiedy woda zamarza, są bojery. Kiedy lód puszcza, jest windsurfing. I największe w tej części regionu regaty. Ci, którzy nie boją się chodzić po bagnach, przeżyją prawdziwą przygodę w rezerwacie Gorbacz. Poczują strach, poruszając się po trzęsawiskach. Poczują też zachwyt, kiedy odkryją to, co kryje się na rozległych torfowiskach polodowcowego jeziora.
Ci, którzy mają ochotę nauczyć się jazdy konnej, tu zrealizują swój plan. Ci, którzy marzą o karierze żeglarskiej, tu spełnią swoje marzenia, bo to gmina dla ludzi z pasją. Jeśli ktoś od razu nie chce wypływać na głęboką wodę, może skorzystać z wodnych atrakcji pod okiem instruktorów na miejscowym basenie. Dla tych, którzy wolą spokój i dobrą lekturę, ogromny wybór nowości w nowej bibliotece. Dla miłośników sztuki wizualnej, możliwość oglądania filmów, spotkań z ich autorami i zawsze ciekawe wystawy w pracowni filmu, dźwięku i fotografii. Dla tych, którzy wolą podziwiać zabytki, do obejrzenia specjalne miejsca o historycznym znaczeniu dla całego regionu. Wystarczy przyjechać, wziąć mapę i ruszać jednym z wielu wytyczonych szlaków, jak choćby ten, szlak kościołów i wyjątkowych, bo do zwiedzania tylko w tej części kraju, cerkwi. Wielokulturowość to siła tego miejsca. Pielęgnowanie tradycji to codzienność. Michałowo, nie zapomnij.